Dzisiaj zagramy w Bingo w Mandorii. Ze mną jest Kinga, siema. Nathan oraz Kaja i ja. I podzieliliśmy się na dwie drużyny. Surmi z Nathanem oraz Kinga z Kają. Jak wygramy, to chcę watę cukrową. To są nasze zadania. My mamy godzinę czasu, aby wykonać ich jak najwięcej. Jeżeli kogoś za godzinę to nie będzie, to jest... To jest luzerem. No tak. Dyskwalifikacja. Musimy się śpieszyć. Udawaj pirata w łodzi przez minutę. My jesteśmy blisko łodzi. Dawaj, idziemy do łodzi. Ale do której łodzi? Dziewczyny miały znaleźć kogoś w żółtej podkoszulce i znalazły panią. Ale czy to jest żółty? No nie wiem, one się tak podjarały, że aż zapomniały włączyć mikrofon. O kurde, to nie, to lepiej na tej nie wyspie. Nie na tą łódź, popatrzcie się. Na inną łódź, bo tu jest za dużo kolejka. Czy jest coś takiego, co ja mogę z panem zrobić? Daj autograf. 3, 4, jedziemy. Jest wyścig, wuhuu! Jej, ale zapieprza! Ja rozbiegi! Ja mam specjalny... Pan cały życie ćwiczył pewnie do tego. Dziękuję bardzo. Wyścigi na zjeżdżalni, zaliczone. Dobra, teraz zatańczaniec mandoriański. Zaliczamy! No to będzie tańczył. I. Proszę panią, mam bardzo tak, możemy zatańczyć na zatańczaniec mandoriański? Bo nie zna kroków dokładnie. Teraz? Tak. Zaczynamy taniec. Dobra, i tyle wystarczy. Mówicie po Deutsch? Do you speak Deutsch? Nie. Coś po niemiecku, cokolwiek. No nie umiesz nic po niemiecku? Ich spreche nicht Deutsch. O, mówisz po niemiecku. Nee. Mówisz po niemiecku. Ja nic więcej nie umiem. Nathan? Dzień dobry. I mnie pomagajcie, bo to jest konkurencją. A ma pani ładne buty, mogę zobaczyć? Ale cudowne buty! Dziękujemy bardzo. Mamy już 3 piątki. To co, idziemy na statek jakiś? Tak. Ty zostajesz animatorem. Tak, czas się zaczął. 5 minut. Ale oni ogarnęli strój od animatoru. Siła. Mogę spać, zagrać to rozpalić na tym nożce? Po prostu potrzebuję. 3, 4. Wygrał pan. Dziękuję bardzo. Więc skreślamy kolejne zadanie. Zabieram was na moją łajbę. Póki co zrobiliśmy tyle zadań, a wy oglądajcie koniecznie do końca, bo jeszcze będzie się działo. Dobra, lecimy dalej. Mamy frytkę! I takim sposobem skreślamy kolejne zadanie. Płyniemy. Dawaj, przeciągaj tą linę. Masz spluwę. Ja teraz podejdę tutaj do pani, jeszcze zbiję piątkę. Dziękuję bardzo. Mamy 4. Słuchajcie, nowy ląd zdobyty. Musisz teraz udawać przez minutę pirata. Teraz będę łowił ryby na łodzi, no nie? Strzelając w nie strzelbą. Do ryb. Ty, nie złowiłem żadnej. Ej, a ty miałeś być animatorem. A to jesteś jednym i drugim, no nie? Ja wiem, ja teraz jestem jednym animatorem i drugim. Jeszcze 2 minuty. Ja jestem żywą atrakcją, o. Idziemy do labiryntu luster. I może nam się uda znaleźć tam płaczące dziecko, które się zgubiło. Chodźcie. O, to jest taki Jack Sparrow. Chcecie ze mną obrabować statek? Nie? Nic tam nie ma. Nic tam nie ma? Papierki po chipsach są. Ale już obowień, już banany mają, nie no. Pytanie jest, zapytaj kogoś, gdzie jest kolejka Merkant, stojąc przy jej, więc to w sumie się zalicza. Merkant? Tak, to wchodzimy po tych drewnianych schodach tutaj, jak widać. I potem... Dalej, no to już nas kieruje kolejka. Dobra, dziękuję bardzo. Możemy jeszcze wejść? Super. Chodź, piracie. Ahoj, przygoda. Tutaj ewidentnie ktoś przewalił głową. Już jesteśmy gdzieś blisko. Teraz musimy odkryć jakiś nowy ląd, który jeszcze nie został obrabowany. Licha! Jak to mówią,
Ciasny kuter, ale własny. Dobra, wyszliśmy z labiryntu i lecimy z kolejnym zadaniem. Zaraz go skreślimy, bo tutaj jest mega ciemno. O! Kto ananasa by pod wodą ma dom? SpongeBob na ciasto party. Wykreślamy labirynt. To jakąś rybę trzeba upolować. Trafiłem chyba. Mogę przyjść na piękną pandryskę. Mogę panu opowiedzieć żart? Dobra, jak się nazywają ulubione chipsy hydraulika? Nie. Kran chips. Dobra, no nie. Dzięki. Masz fajną koszulę bluzkę. Dziękuję, fajną spodziewanie. Dzięki wielkie. Dzień dobry. Wybiśmy na pani bluzkę. No dobra, jedynie w swoim rodzaju. Ale nie ma takiego drugiego. Jak się nazywają ulubione chipsy hydraulika? Jakie? Crunchy. Masz fajne buty. Fajne buty masz. Ma pani bardzo ładne okulary. Dziękuję. Proszę bardzo, musiałem to powiedzieć po prostu. Dobra, kolejny komplement. Ile miało być komplementów? 5. Jeszcze 2. Jeszcze 2. Powiedziałam, że ma super nos. To było mega niekomfortowe. Ty co można powiedzieć w frytce? Masz bardzo fajną bluzę. I taką saszetkę fajną. Gdzie kupiłaś? Dobra, mamy zaliczone 5 osób. Weź tutaj skreśl kolejne. Mogę ci powiedzieć żart? Dobra, takim cudem mamy zaliczone kolejne zadanie. Cześć. Mogę ja zobaczyć buta? A ty nie masz buta? Nie masz buta. Ty. On nie ma buta. A wy macie buty? No, mamy. To musimy je dotknąć. Co, buta? Tak, też trzeba poprzeć na szczęście. Jedziemy. O, ale ma to ładne kostne. Ale to ma tylko srebrny kolor. Dziękuję. Proszę bardzo. Biegaj przez minutę udawając, że zgubiłeś dziecko. I labirynt luster. Możemy zrobić te dwie rzeczy naraz. Tak. Update'ik, jak wygląda aktualnie punktacja. Natan zgubił dziecko. To moje dziecko. Maciek! Maciek synku! W labiryncie, no nie? Maciek synku! To jest, on jest bardzo znany, nie wiem czy pan go widział. Maciek taki... Masz ten co od śrubokręta? Nie, taki z klanu. No to daj śrubokręt. Maciek. Maciek. Maciek, gdzie jesteś? Maćku? Widzieliście Maćka? Halo? Maciek? Tu nie ma Maćka, bo szukamy pani Maćka. Maćka, taki mały Maciek. Tak, zgubił się. Błąd. Tutaj, w labiryncie? Tak, blond włosy, czy blond włosy, takie niebezpieczne. Ale na ambasadę. Dobra, to pójdziemy. To tam. Co, zaraz my się zgubimy, a nie Maciek. Zaraz my się zgubimy. A się dobra, iść pierwszy, ja nie się idę. Okaże, że Maciek się znajdzie zaraz. Maciek! Pogłaskałeś Fredkę? No, pogłaskałem ją po stopie. O. Przez przypadek w ogóle. Ej, ale naprawdę, bo jak sprawdzę, czy mam buty, to jej tak, aha, wiesz. Tak ją miśnąłem ją po stopie, no. Ej, ty nie masz buta? A pogłaskanie to też jest po stopie, no może być. Idziemy na karuzelę kręcącą się na 5 minut. Bo ona się będzie kręciła 3 razy w kółko i ściągamy buty i się zamieniamy tam. Zaliczmy 2 zadania na raz. Merk, zapytaj kogoś, gdzie jest kolejka Merkant. Stojąc przy niej. Przepraszam, gdzie jest kolejka Merkant? Merkant? Czy... Merkant, bo szukamy Merkanta. Taki roller coaster Merkant. Tam. To jest tam to? Merkant? To jest niebieska koleja. Aha. Tata, ale wiesz, że Merkant to jest tam, nie? Co? My staliśmy przy Merkancie, nie? Ja. Pani nas jeszcze wkręciła. Uwierzyłem tej pani. Nas... Zbijamy piątki, w sumie zapomnieliśmy zbić samą tą panią piątki, a mogliśmy to zrobić od razu. Takie zadanie, aby wziąć autograf od obcej osoby. Dobrze. Chcecie się podpisać? Ekstra. O, dobra. Mamy 2 autografy na ten. To ja gram teraz papier, kamień, nożyce. O, super. Chce pani ze mną zagrać papier, kamień, nożyce? Tak. 3, 4. No i dałem to samo, i tak przegrałem. Ale do 3, dawaj. 3, dobra. 3, 4. 3, 4. Co wygrał? 2-1 jest? Tak. 3, 4. 3-1. Gratuluję. Dziękuję. Przegrałem. To jest coś w żółtej koszulce. Co mamy? Luza. A nie, to jest koszulka. Patrz, dziewczynka ma żółtą koszulkę. Widzicie, tu jest żółta koszulka. Za mną w ogóle 3 osoby miały żółtą koszulkę. Także 2 bluzy, 1 żółta podkoszulka. Idziemy, chodźmy na tą karuzelę, Natan. Idziemy. Ja chcę na zebrze, jak będę wyglądał jak ten chłopczyk z reklamy Wedla. Proszę pana, a... To może ja powiem, tak? Bo on jest malutki.
Masz spocone? Tak. Ej, chłopczyk, myślisz ty, że trzeba zdjąć buty do tej przyjaźni? I mówi, mama, trzeba buty zdjąć. Dobra, więc my zaczynamy swoje zadanie kręcąc się 3 razy w kółko na karuzeli. W międzyczasie mamy nie swoje buty, bo już nam leci czas 5 minut, w którym zamieniłyśmy się butami. Więc w sumie 2 zadania na raz, ale nikt nie powiedział, że tak nie można robić, tak? Moi drodzy, mamy 11:58 i możemy się z powrotem zamienić bucikami. Całe szczęście. Uwa. Jak patrzę na Natana, to... Ale coś mało macie. Mało. Mało. Dobra, to zrobię kolejną. Dwa. Czyli my już mamy ile? Nie mówię ile, ale mamy... Ja wiem ile mamy. Trzy. Raz, dwa... Trzy. Piątka. Cztery. Cztery. Umie pan mówić coś po niemiecku? Umie pan mówić po niemiecku? No? Jakieś jedno zdanie? Guten Tag, ich heiße Jochen, ich bin 23 Jahre alt, ja? Wow! Ich wohne im Hotel Przewaja na Straße. Nie lubię tego języka, ale pan mówi zajebiście. No. Dziękuję bardzo! Zadanie było powiedzieć 3 osobom żart. Więc ty możesz opowiedzieć jeden, ja opowiem jeden. Tak. Na pewno go znacie, to jest żart bardzo znany, więc pewnie puenta już nie będzie tak śmieszna, ale przychodzi... baba do lekarza, a lekarz też baba. Dobre. Uważam, że klasyki są najlepsze. Klasyka gatunku. Tak. Dobra, to teraz ja. No. Jak nazywa się pies złomiarza? No dobra. Kuszem. Dobre. Ale to będzie pani też słuchała, no nie? To pani się zalicza. 2 osoby są zaliczone. Dobra, to dziękujemy wam bardzo. Dzięki. A to dawaj, zbijaj piąteczki. Tu wychodzą, tu wychodzą, tu wychodzą. 8. A ty już były. Ty już były. 10 mamy, a tam wcześniej mieliśmy 6. 16. 16, jeszcze 4. Jeszcze 4. Osoby będą wchodzić, nie? Ale nie ma aż tyle osób. Czekaj, tutaj iść, on gdzie pan idzie? Mamy? 15. Teraz mamy 18. 18. Jeszcze 2 piątki. 19. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Finałowa. Czy pani zaliczy nam challenge z piąteczką? Mamy to! 20 osobę, dzięki. Wie pani, jak nazywa się mucha bez ucha? My. Do widzenia. Do widzenia. Wiem. I teraz tak, moi drodzy, robimy zadanie, że biegniemy przez minutę po parku i udajemy, że zgubiliśmy dziecko. Czas start. Adaś, gdzie jesteś? Adaś! Adaś! Jest tu papier taki? No, tu masz. Jaka jest dokładna treść zadania, by czasami nie... Zamocz gołe stopy w wodzie. Już koniec! Adaś się nie znalazł! A jeszcze chciałam zapytać kogoś, czy ktoś nie widział go. A nie, nawet cię. Proszę drugą. Dobra, jedna. Dobra, zaliczone. Tak, wydaje mi się, że wygraliśmy na to. No ja tak obstawiam. Zaczynamy nasz występ piratek. Arrrr! Możemy mówić przez minutę! Arrrr! Arrrr! Jesteśmy piratami! Arrrr! Co oni robią? Fredki. Fredki są, my też jesteśmy. 12:19. Jesteśmy przed czasem. I wygraliśmy. Czyli teraz mają minutę. Minuta, aby przyjść. Ciekawe, czy zdążą. Ej, jest 12:21, a dziewczyn dalej nie ma. Czyli przegrały. Czyli teoretycznie powinna być dyskwalifikacja, ale tak myślę, że je rozwaliliśmy. A mi się wydaje, że one na nielegalu cisną zadania, tak mi się wydaje. Pewnie tak. I powiedzą, że zrobiły przed czasem je. Lecimy na ten. Już koniec jest. No. Znaleźliście kogoś, kto mówi po niemiecku? Tak, tak. Ej, widzicie, jak pan mówił po mnie po niemiecku? Ja tak mówiłam, że pan powiedzieć jedno zdanie, a on... Znajdź płaczące dziecko? Nie. W Mandorii nie ma płaczących dzieci. No, one płaczą, jak tutaj nie przyjeżdżają. Zrób taczki z kimś wokół karuzeli. Nie. Liczymy punktem. No, czyli mamy remis. Po 5 nie zrobiliśmy. Mamy remis. 19. Remis. Czyli wow! To oznacza, że wszyscy idziemy na obiad. Wszyscy jemy batę cukrową. Nie, no, dobry obiadek. Idziemy się Carrarą. Nie, ja już nie chcę jechać Carrarą. Ja już jestem taka zmęczona, totalnie wykończona. Dobra, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, trzymajcie się. Na razie, widzimy się za tydzień o 15.